W Gliwicach powstała podobno największa na świecie makieta kolejkowa z piernika. Chatki, ludziki, zwierzęta z piernika oraz przejeżdżające dookoła nich pociągi z czekolady to tylko część elementów tworzących wystawę. Piernik ma bardzo długą tradycję na Śląsku. Pierwsze wzmianki są z XIII wieku już, z 1293 roku dokładnie i są starsze od toruńskich pierników. I piernik był nie tylko po to, żeby go zjeść, ale też wcześniej, dużo przed świętami, zaczynał być taki klimat na wypiekanie pierników i wtedy dekorowanie tych pierników. Pierniki też były właśnie dekoracją. Stąd pomysł na stworzenie makiety z piernika. Do stworzenia makiety zużyto 1,5 tony masy piernikowej, 360 kg cukru pudru i prawie 40 kg czekolady. Prace nad piernikowym miastem zaczęły się pod koniec września. Wystawa to atrakcja skierowana głównie do najmłodszych, ale nie tylko. Kolejkowo przyciągnie turystów, nie tylko tych najmłodszych, ale również i tych starszych do naszego województwa. Przede wszystkim do miasta Gliwice, ale do naszego regionu, który przecież wśród mieszkańców innych województw nasz region uchodził zawsze za nieciekawy, czarny, ciemny. A tutaj nie dość, że dużo zieleni, to jeszcze dużo zabawy. Poza elementami wykonanymi z piernika na wystawie znalazły się też postacie z bajek zrobione z masy cukrowej. Ten pomysł narodził się po długich rozmowach z organizatorami, gdzie szukaliśmy właśnie pomysłu na jakąś ciekawą figurkę i tutaj pokazałam zdjęcia moich prac konkursowych, były to Mistrzostwa Polski, czy tutaj prace do mojej książki o sugarcraftingu i tak zdecydowaliśmy, że czerwone kapturki, ogólnie właśnie braci Grimm, fajnie podkreślą charakter tej wystawy. Wystawa z piernika będzie stać w Kolejkowie w Centrum Handlowym Europa Centralna do końca lutego przyszłego roku.